W niedzielę, w dniu imienin księdza Jerzego Zawadzkiego, odbyły się uroczystości związane z 10. rocznicą śmierci tej znanej, lubianej i zasłużonej dla Suwałk osobistości. Obchody rozpoczęły się przy Gimnazjum Marii Konopnickiej. Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej poprzedziła rota w wykonaniu organizatorów i zarazem przyjaciół księdza, wiceministra Jarosława Zielińskiego oraz przedstawicieli kuratorium oświaty, członków Podlaskiej Solidarności, radnych miejskich, nauczycieli i młodzieży szkolnej. Ksiądz prałat, kanonik Jerzy Zawadzki, odszedł zdecydowanie za wcześnie. Miarą człowieka jest żyć lat 70. Ksiądz Jerzy Zawadzki przeżył zaledwie 57 lat. W tym roku miałby 67 lat. I dzisiaj nie mówię o tym, aby zapytać się, Boże, dlaczego nam go zabrałeś, ale wręcz przeciwnie, dzisiaj dziękujemy Ci, Boże, za to, że nam go dałeś. Służył w parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego, do której sprowadził relikwie siostry Faustyny Kowalskiej. Swojej działalności nie ograniczał jedynie do posługi kapłańskiej. Przyczynił się do powstania pierwszej w Suwałkach szkoły romskiej. Dzięki jego inicjatywie powstała Suwalska Szkoła Biznesu, szkoła policealna dla dorosłych, a także gimnazjum imienia Marii Konopnickiej. Ksiądz Zawadzki, jak mało kto, zasłużył na miejsce w pamięci zbiorowej mieszkańców naszego miasta. Ja pamiętam ten moment, kiedy ksiądz Jerzy Zawadzki do Suwałk przyjechał jako młody jeszcze człowiek, jeszcze do końca nie w pełni ksiądz, bo właściwie kandydat na księdza. I potem, kiedy przybył już jako wyświęcony kapłan, zaczęła się wokół niego gromadzić bardzo szybko młodzież. Gromadził wokół siebie tych, którzy szukali prawdy, którzy szukali piękna, którzy szukali czegoś innego niż ta czasem szara codzienność. On potrafił, jak rzadko kto, życiem swoim realizować biblijną zasadę mówiącą o tym, że nie można służyć jednocześnie Bogu i mamonie. On mamonę miał daleko od siebie. Wszystko, co miał, oddawał ubogim. Nie przywiązywał wagi do rzeczy materialnych. Takim właśnie go suwalczanie pamiętają. Uroczystości z gimnazjalnego placu przeniosły się na cmentarz przy ulicy Bakałarzewskiej, gdzie ksiądz Jerzy pochowany został 10 lat temu. Kapłan pośmiertnie odznaczony został krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.